Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na zdrowie dotarło do Poznania. Dzisiaj sobotnie przedpołudnie spędzamy na konferencji o nastolatkach. Dostaliśmy zaproszenie z Family Lab. Kasia Kowalska-Bęba siedzi obok mnie i Tamara Kasprzy, której nie ma, zaprosiły nas na tą właśnie konferencję i niezmiernie się cieszę, że w tak znakomitym gronie będziemy mogli poprzebywać i że będziemy mogli i okiem kamery i mikrofonem troszeczkę zajrzeć w tą konferencję. Kasiu, powiedz mi, która to z kolei konferencja, jak to w ogóle się zaczęło, bo ty jesteś też współorganizatorem, przepraszam, razem z wychowaniem, z Fundacją Wychowanie Bez Przemocy, prawda? Wychowanie w szacunku. Wychowanie w szacunku, wiedziałam, że się pomylę, przepraszam. Tak, Wychowanie w Szacunku jest organizatorem tej konferencji i Family Lab, czyli razem organizujemy tą konferencję. My jako Wychowanie w Szacunku, taka fundacja z Wrocławia, która składa się głównie z trzech mam, i szukałyśmy jakiegoś takiego rozwiązania dla nas, że my też chcemy się rozwijać, chcemy szukać w tym podejściu właśnie takim z szacunkiem do wychowania. No i tak zrodził się pomysł, no to skoro nikt nie przyjeżdża do tego Wrocławia, chcemy ekspertów, chcemy się czegoś dowiadywać, no to okej, no to my sobie zorganizujemy taką konferencję. No i zorganizowałyśmy pierwszą. Teraz robimy pierwszą wyjazdową poza Wrocławiem i właśnie zdecydowałyśmy się na Poznań, bo tutaj właśnie Tamara z Family Labu nas bardzo tak naciskała i mówiła tak, chodźcie, przyjedźcie. No i jesteśmy, no i jest 190 uczestników, którzy dzisiaj będą się dowiadywać o tym, jak sobie poukładać to życie na nowo, kiedy nasze dziecko dorasta i zaczyna być albo jest już nastolatkiem. Tak, bo wcześniej robiliście inne konferencje, tak? Nie od nastolatków się oczywiście zaczęło, tylko to były inne tematy, ale tak jak powiedziałaś przed nagraniem, dzieci zaczęły dorastać i okazało się, że jest zapotrzebowanie teraz na zupełnie inny temat. Powiedz mi, jak zainteresowanie w ogóle takimi wydarzeniami? Już nie chodzi o konferencję o nastolatkach, która jest dopiero drugi raz, ale generalnie o takie spotkania. Czy pojawiają się rodzice, nauczyciele, wychowawcy? Jak z frekwencją i jak z świadomością? Czy ona wzrasta cały czas? Jest tak, że te nasze konferencje, ponad 150 osób za każdym razem jest zainteresowanych. Głównie są to rodzice, ale mamy też sporo nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów, którzy pracują z dziećmi. Myślę, że dlatego, że my zapraszamy rzeczywiście różnych ludzi, nie? Czyli zapraszamy ekspertów z danych dziedzin i wtedy w jednym miejscu mogą oni się spotkać z wieloma osobami. Dzisiaj mam aż 7 wykładów. Przeważnie robimy jeszcze tak, że mamy jeszcze warsztaty. Nie? Tutaj akurat dzisiaj mamy tylko wykłady, bo zależy nam, żeby jak najwięcej osób mogło tą wiedzę sobie dostać. Nie? Powiedz mi, bo my mamy jeszcze sporo właśnie prelegentów, z którymi chciałabym porozmawiać, więc tutaj musimy trochę ten czas skracać. Powiedz mi jeszcze, zapraszając na następną konferencję w przyszłym roku, ona odbędzie się też w Poznaniu, czy mamy gdzieś szukać, gdzie tego pilnować jakby? Znaczy mamy już w planie teraz konferencję w kwietniu, ona się będzie z kolei nazywała Narodziny Rodziny. I tutaj adresujemy ją do rodziców bardzo małych dzieci, tak? Tam będzie chustonoszenie, tam będzie jak się tworzy to przywiązanie, będzie o karmieniu piersią, tak? Będzie o tym, jak tworzyć tą więź z dzieckiem. A we wrześniu też we Wrocławiu już nasza kolejna konferencja Wychowanie w Szacunku. Nawet już wiemy, dwóch prelegentów już znamy, ale jeszcze nie zdradzimy. Czyli ja już dzisiaj serdecznie zapraszam, a Tobie, Kasiu, dziękuję, chociaż my za chwilę będziemy rozmawiały zupełnie na inny temat, na temat, który Kasia będzie przedstawiać na sali, więc przechodzimy do kolejnej rozmowy. Dzięki. Witamy ponownie. Kasia z nami i za jakiś czas będziesz miała wykład Stres w życiu nastolatków. Powiedz, Kasiu, jak możemy podejść do tego tematu i go nie zbagatelizować, bo bardzo często nasze podejście do nastolatków, których my sami nie rozumiemy, jest takie, no ale jaki stres? O co chodzi? O czym ty mówisz w ogóle? Jak oni mają prawo mieć powody do stresu? To my dorośli, tak, ale nie oni. Jak do tego w ogóle podejść tematu? Jak to rozpoznać? Wydaje mi się, że najpierw musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest stres. I stres to jest coś, co wytrąca nas z równowagi. I wtedy już możemy chyba bardziej przyznać, że każdy może zostać wytrącony z jakiejś równowagi, tak? To nie chodzi o to, że zdenerwowany, tak? Ale jakkolwiek w którąś stronę przechylenie, tak? Nachylenie już mnie z takiego bycia w spokoju wytrąca. Więc wtedy można spojrzeć na to, że wszystko tak naprawdę, jeśli my nie zadbamy o siebie, o swoje ciało, może nas z tej równowagi wytrącać. Są takie badania, które pokazują, że nawet to, że jesteśmy w ekspozycji społecznej, nawet to, że my tutaj siedzimy i ludzie teraz na nią patrzą, to już nam dużo bardziej poziom stresu generuje. Nie? Więc taka rzecz. No ale z takim poziomem stresu sobie radzimy, tak? Za chwilę sobie poddychamy, nie wiem, gdzieś no przyjdziemy, coś zrobimy. Widzę. Pójdziemy, coś zrobimy i okej, ale jeśli ten stres trwa długo,
Tak, czyli jeśli ja będę cały czas pod ostrzałem, ja będę cały czas miała to, że ludzie na mnie patrzą, jeszcze będę o tym myślała, jak te oceny na mnie wpływają, tak? Jeśli będę musiała jeszcze zrobić 10 innych rzeczy i będę w tym stresie cały czas, to jest coś, co jest niebezpieczne. I dla dorosłych, i dla nastolatków, i dla małych dzieci tak naprawdę. Więc tutaj bym popatrzyła, czy dzieci, jeśli są przeładowane, tak? Jeśli one są naprawdę zmęczone i tym stresem przeciążone, to może być coś, co może nas niepokoić. Więc jeśli widzimy, że jakiś zachowań u dziecka jest za dużo, czyli byśmy powiedzieli, że ono jest zbyt zmęczone cały czas, albo zbyt pobudzone cały czas, albo zaczyna wycofywać się bardzo ze wszystkich kontaktów, to by była dla mnie informacja, że oj, chyba coś tego stresu jest za dużo. Bo to nie jest tak, że my w ogóle nie potrzebujemy stresu, tak? Takie małe pobudzenie, taki dobry stres jest nam potrzebny w ogóle do działania, do tego, żeby nam się chciało wstać i coś zrobić, tak? Tylko warunkiem tego jest to, że my będziemy mogli ten stres później spalić. A ja mam takie wrażenie, jak obserwuję, jak funkcjonują nastolatki, jak funkcjonuje szkoła w ogóle, że nastolatki nie mają kiedy tego zrobić. Można sobie popatrzeć, jak wygląda plan lekcji dzieci w 7 klasie. Oni pracują więcej niż my w 40-godzinnym tygodniu pracy. Mają szkołę, potem mają odrabianie lekcji, potem mają zajęcia dodatkowe. O 22 mogą się położyć spać i wstają o godzinie 6 rano. I kiedy mają czas na to, żeby zadbać o siebie? No dobrze, no ale czy taka bierna obserwacja tego, co się z nimi dzieje, przypuśćmy, że zauważamy, że dziecko jest bardzo pobudzone przez większą część czasu, którą z nim spędzamy, czy taka nasza bierna obserwacja wystarcza i danie mu zrozumienia, czy my powinniśmy coś jednak przedsięwziąć? Myślę, że obserwacja to jest pierwszy krok tylko, tak? Na obserwacji nie możemy poprzestać, no bo co to mi da? O, widzę, że moje dziecko jest zestresowane, okej, no dobra. Nie? No dobrze, obserwuję i akceptuję. To wystarczy? Nie, też nie. Możemy i rzeczywiście rozmowa, tak naprawdę to jest już jeden z bardzo dobrych sposobów na redukowanie stresu. Nie? Czyli opowiedz mi, co tam dzisiaj u ciebie. Ja się podzielę, co u mnie, a ty mi opowiedz, co u ciebie, tak? Co takiego było dzisiaj w szkole, nie? Coś cię zmęczyło, coś cię denerwowało. No dobrze, ale oni bardzo często nie chcą rozmawiać. I okej, to w porządku, nie? Na pewno naciskaniem powiedz mi nie jest dobrym sposobem. Możemy poszukać innych sposobów na redukcję stresu i każdy będzie miał trochę inne, bo każdy lubi trochę coś innego. Ale to, co na pewno pomaga, to oprócz rozmowy jest na pewno ruch. Czyli to, czego dzieci potrzebują i nastolatki, a my też dorośli, to jest ruch. I powinno się tak minimum 40 minut dziennie takiego średniego wysiłku mieć. I teraz każdy może sobie zobaczyć, czy moje dziecko ma w przeciągu dnia chociaż 40 minut na to, żeby móc potańczyć, nie, pobiegać, pływać, co lubi, nie? Bo to może być taki ruch, który, znaczy powinien być, najlepiej, żeby to był taki ruch, który dziecko lubi. Więc to na pewno pomaga przytulanie. Tak, 10 sekund przytulania już pomaga redukować stres, tak? Czyli rzeczywiście zaczynają się wydzielać endorfiny, co sprawia, że i kortyzol, i adrenalina, ich poziom w ciele spada. A to widzisz, ja podświadomie tak mnie ciągnie do mojego starszego syna, bo młodszy bardzo chętnie się przytula, a starszy ma 12 lat i zaczął taką lekką barierę postawił. I ja tak do niego ciągnę właśnie, żeby go przytulać, to widzisz, podświadomie jednak działam dobrze jako matka. Trzymanie za ręce się na przykład też już pomaga. 30 minut trzymania się za ręce. Więc jak nawet. Ale ty tu mówisz o rzeczach, które dla mnie są w ogóle nie do przeskoczenia z tym starszym. Bo on teraz już nie pozwala się dotykać, nie za bardzo chce rozmawiać. Ale wiesz, to nie musisz być ty. To nie musi ciebie trzymać za rękę. 30 minut. Rozumiem, dobrze. No czyli dobrze, okej. Okay. No to się cieszę, bo myślałam, że to wszystko spadnie na przewrażliwaną mamę. Myślę, że fajnie też jest ich nauczyć w ogóle nastolatki nasze, żeby umiały się relaksować. No a jak uczą się od nas dzieci, jak się uczą od nas nastolatki, od tego, co my robimy, nie? Więc jeśli my odpoczywamy, jeśli my pokazujemy, że dbamy o siebie, jeśli my siebie samoregulujemy, nie wiem, chodzimy na jogę, czy medytujemy, czy oddychamy i na przykład jak rozmawiamy z nimi, tak? Wkurzają nas te nastolatki na maksa, nie? Chyba nie ma tak, ma tak czterolatki nas tak najbardziej wkurzają, nie? Bo mają te mózgi takie inne, a później nastolatki. Więc w tym całym szale ja mogę powiedzieć, ja muszę teraz odpocząć, ja muszę teraz poddychać, tak? Ja muszę się teraz skontaktować ze sobą, ja muszę teraz nazwać emocje. Jak my będziemy funkcjonować w taki sposób z dziećmi, to one też dostają od razu narzędzia do tego, żeby sobie radzić, nie? Tak, to nie zawsze jest zwrotka od razu, tak jakbyśmy oczekiwali, ale to dziecko zawsze wchłonie tą informację. Bo właśnie zaczynasz mówić o czymś i od razu kolejne pytanie wchodzi mi do głowy. My sami jesteśmy w ciągłym stresie, większość z nas, i jak my
jesteśmy w stanie w ogóle, będąc w takiej formie, pomóc dziecku, które też przeżywa podobne rzeczy. Więc tak jak mówisz, jeżeli my, znowu musimy my sami sobie pomóc najpierw, żeby niestety, móc... zaczynamy zawsze od siebie, nie? Jakby ta piramida wygląda tak, że na szczycie tej piramidy jest dziecko, ja jestem na samym dole. Ja zajmuję się najpierw sobą, swoimi emocjami, swoim stresem, swoim sposobem na odreagowanie. Potem zajmuję się sobą i partnerem, żebyśmy my byli zaopiekowani, a potem zajmuję się dzieckiem. Nie? Więc to w taki sposób powinno funkcjonować. Więc warto jest rzeczywiście mieć kontakt ze sobą, wiedzieć, jak ja teraz przeżywam, co się teraz we mnie dzieje, pracować nad tym kontaktem ze swoim ciałem, żeby móc potem wiedzieć, nie? Jak ja mogę sobie pomóc i jak ja mogę sobie regulować. Nie? Jak dzieci też obserwują, że okej, aha, mama teraz jest wkurzona i poszła sobie pobiegać, albo poszła sobie poćwiczyć, albo widzę, że dla niej jest ważne, żeby znaleźć w tygodniu czas, żeby zrobić coś dla siebie, to ja wiem, że to jest w porządku, że ja też tak mogę. Czyli podsumowując, wysłuchać, zaobserwować i zająć się sobą tak naprawdę i będzie wszystko w porządku. Dzieci będą obserwować i się uczyć. Tak jest. Ja jeszcze tylko na sam koniec rozmowy dodam, że Kasia uczestniczyła tak naprawdę przy narodzinach Family Lab w Polsce. Tak. I jeszcze masz jeszcze jakieś swoje jedno dziecko, prawda? Tak. Moim najmłodszym dzieckiem jest Uważność w Edukacji, projekt edukacyjny, którego zadaniem, a także naszym marzeniem jest to, żeby uważność mogła zagościć na stałe w polskich przedszkolach, szkołach, uczelniach. Trzymamy kciuki w takim razie i do zobaczenia następnym razem. Dzięki.